Nazywam się Witold Giersz, od miliona lat zajmuję się animacją, co widać, prawda, i słychać. Po gestykulacji można poznać też animatora. Animacja ma swoisty sposób wypowiedzi. Bazuje bardzo często na skrótach myślowych, na symbolach graficznych. W ogóle wykształciła sobie rodzaj takiego kodu graficzno-animacyjnego, w którym porozumiewamy się razem z widzem. I dzięki temu można w krótszym czasie niż w filmie fabularnym przekazać sporo treści. Ja bardzo często posługuję się takim przykładem z filmu Jana Lenicy Labirynt, w którym w 10 minutach autor opowiedział historię, która wymagałaby w filmie fabularnym na pewno godzinę albo dłużej. Jest to historia człowieka, który zostaje stłamszony przez totalitarny ustrój, a więc zupełnie jak u Miłosza w zniewolonym umyśle. I to w ciągu kilku minut Lenica to w sposób bardzo sugestywny potrafił opowiedzieć. Jest to jakaś wielka frajda dla plastyka, który może swoją pracę, powiedzmy malarz, grafik, rzeźbiarz, może też swoje prace poszerzyć o element druku. Jest to bardzo interesująca historia. Te same wartości nabierają zupełnie innych wartości poprzez wprowadzenie tych prac malarskich, załóżmy, w czasie, pozwalają wyjść poza blade ram ekranu w ogóle przecież. Więc to jest niezwykłe. Jest teraz akurat taki projekt realizacji filmu pod tytułem Twój Vincent, który opowiada o życiu Van Gogha, o jego śmierci i o tym, czy rzeczywiście on sam popełnił samobójstwo, czy ktoś mu w tym pomógł. Świadkami tej opowieści o Van Goghu są postacie z portretu Van Gogha ożywione. Ożywione właśnie w sposób taki, który to umożliwia za pomocą technik i programów komputerowych. Niemniej jest to pewne uproszczenie i koneserzy animacji twierdzą, że to nieco zubaża w ogóle samo założenie ożywienia malarstwa. Widza to nie obchodzi, jaką techniką jest to zrobione. Jeśli to wypadnie efektownie, widz to kupi i będzie zadowolony. Także ja nie kwestionuję tych rzeczy. Nawet najdoskonalsze oprogramowania komputerowe działają tylko wówczas, jeśli korzysta z nich artysta. Jeśli opanował podstawowe zasady warsztatu animacyjnego, to mając to doskonałe narzędzie, komputer i coraz to nowe oprogramowania, coraz to lepsze, doskonalsze, może działać jako artysta, ale komputer za niego tego sam nie zrobi. No, najbardziej mi się podoba to, że nie ma ograniczeń w animacji w ogóle. Ja teraz zastanawiam się nad tym, czy w ogóle sztuki animacji nie należy uznać jako autonomicznej dziedziny sztuki w ogóle. Myślę tutaj o filmach autorskich, bo filmy fabularne animowane, na przykład takie jak Król Lew, gdzie jest Nemo, prawda, to są filmy typowo fabularne, tylko w wydaniu animowanym, rysunkowym. No więc to są filmy fabularne, ale filmy autorskie, które są ożywioną plastyką, są zupełnie czymś innym. Mogą w ogóle nie przenosić żadnych treści. Może to być ciąg zmieniający się kompozycji plastycznych, malarskich, prawda? Można rzeźby animować także. Wiele lat temu Norman McLaren w swoich eksperymentach wprowadził aktorów do animacji, filmując ich ruch normalny, a potem w kopiarce trikowej, odrzucając pewne fazy, zmieniając ich kolejność, kreował zupełnie nowy ruch. To było bardzo interesujące, bardzo ciekawe. Dlatego te filmy, które są ożywioną plastyką, malarstwem, grafiką czy rzeźbą, są moim zdaniem bliżej w ogóle sztukom plastycznym niż filmowi jako takiemu. Wykańczam teraz swój film, który jest oparty na malarstwie jaskiniowym. Od wielu lat w ogóle do tego się przymierzałem, tylko nie bardzo wiedziałem, jak do tego podejść. Bałem się, żeby nie spłycić tej wielkiej sztuki. Zawsze byłem zafascynowany malarstwem naszych prehistorycznych twórców. W pewnym momencie przekonałem się, że najprościej byłoby pracować tak jak oni, czyli malować na kamieniu po prostu. I taką animację od 4 przeszło lat już uprawiam i jestem na
ostatniej prostej, która się troszkę krzywo tam jakoś układa, no ale mam nadzieję, że w ciągu jakichś 2 miesięcy wykończę. Na pewno plastyka będzie niezła, bo to nie moja plastyka, tylko właśnie tych wspaniałych ludzi sprzed 30-40 tysięcy lat, którzy jednak mieli takie wielkie wyczucie, prawda, taką wielką wrażliwość plastyczną.